dzieciorki, żeby była taka bardziej aksamitna. Także jest wegańska, na oleju kokosowym zrobiona, na bulionie takim naszym, przez noc się tutaj dla Was prażył. A do jakiej temperatury ta zupka się gotuje? Bo nie wolno je chyba przegotować za bardzo, nie? Właśnie już go podwyższyliśmy, podaliśmy go wyżej, proszę. Zupa z pokrzywy, słuchajcie. Z mnóstwem ziół i przypraw. Pani mówi, że na oleju kokosowym. No wygląda zachęcająco, ja na pewno spróbuję. Nie możemy jej już teraz zagotować, jak dodaliśmy dziki czosnek i pokrzywę, żeby nam nie siadł kolor, nie? I całą noc ona w tym garze sobie wisi? Nie, to, nie, to nie. Wieczorem zrobiliśmy bazę, czyli zrobiliśmy ten bulion z rozmaryną, z tymianku, z czosnku na oleju kokosowym. I ziemniaki mocno przypiekliśmy, żeby był fajny kolor bulionu. A na sam koniec daliśmy dziki czosnek i pokrzywę. Żeby troszkę tylko się złamała, nie? Rewelacja. Znaczy, no proszę spróbować najpierw, nie wiem. Ja już czuję intuicyjnie. Na pewno zdrowa. Dobre. Jest cieciora jeszcze, nie? Żeby było trochę bardziej aksamitnie. Proszę bardzo, dla Państwa. Dla tych pań będzie, dla tych blondynek. Czy blondynki są chętne, żeby próbować takie specjały? Ale wszyscy próbują, panowie. Wszyscy próbują, panowie też. No słuchajcie, czuję się trochę jak na bazarze w Stambule, ale powiem, że klimat typowo miejski i ilość produktów, które tutaj jest dostępna, naprawdę poraża moje zmysły i zainteresowania, także jest naprawdę super. W każdą pierwszą niedzielę miesiąca, aż do jesieni.